Cześć i czołem, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Project Zomboid. Ostatnio mieliśmy problemy z meblami, dokładniej to z łóżkiem. Ale na szczęście ten problem udało się rozwiązać. Dzisiaj kontynuujemy sobie zbieranie tych wszystkich rzeczy. Ja już samochód tak naprawdę zapełniłem. Pozbierałem to wszystko, co było, żeby nie tracić już czasu w odcinku. Tutaj wrzuciłem rzeczy do samochodu. No jeszcze coś tam możemy wcisnąć tutaj, ale też nie za dużo tak naprawdę. No więcej już tutaj nie wejdzie. Ten kawałek materiału można wyrzucić, bo on jest brudny. Mamy karton świeżych jajek, łososia do przygotowania, także no trochę tego jeszcze jest. Powoli się ściemnie, jest 20:50. My sobie... Wydaje mi się, że wszystko tutaj już zebrałem, co mieli. Pewnie coś tam byśmy jeszcze znaleźli, ale... O nie, nie, nie! No właśnie, fuck. Nie wiem, co się stało, ale chyba zbiłem boczną szybę. No zaraz zobaczymy stan tego samochodu. Lewa przednia lampa nam poszła. Silnik cały czas 36%. To nam w końcu gdzieś ten samochód padnie, byleby nie na środku drogi, bo to będzie porażka. Pojedziemy może tutaj w lewo, czy w sumie w prawo. No dobra, mam sprawę, by nie spojrzeć. Dobra, tu sobie staniemy. Paliwo nam powoli ubywa, więc jest ok. Zombie sobie idą, ale to nas też aż tak nie interesuje. On się tam dobija. Okej. Zbieramy jedzenie. To nas głównie interesuje. Już właściwie tylko to. No chyba, że znajdziemy jakąś broń, amunicję, no to wtedy to powiedzmy jeszcze zastanowię się nad czymś takim, ale głównie to jedzenie. I tyle. Słoiki, bardzo dużo teraz jest słoików z tego co widzę, więc no, twórcy tutaj zmienili. Bo pamiętam znalezienie słoika, no to nie było za łatwe. No i szukamy przede wszystkim torby, żebyśmy mieli. No bo tam te torby zużyliśmy, musieliśmy, no nie było wyjścia. Jeżeli chcieliśmy kontynuować dalej grę. Na szczęście udało mi się znaleźć rozwiązanie tego problemu, bo bałem się już, że no to będzie koniec tak naprawdę tego Zagrajmy. Powiem wam szczerze. Mydło, nawet weźmiemy też takie mydło, no to też nie jest tak zapychające ten ekwipunek. A może się przydać. Dobra, jedzenie z tego miejsca chyba zabraliśmy. Książki, na książki to już chyba tak nie patrzymy zbytnio. To może ewentualnie kiedy indziej. Dobra, do północy myślę możemy sobie pochodzić. Nasza postać nie jest jeszcze tak senna. Popcorn błyskawiczny. No wiecie, no i teraz to zmienia w ogóle postać rzeczy, bo taki popcorn błyskawiczny. I takie łososie i inne rzeczy będziemy mogli sobie brać. Ten agregat musimy znaleźć gdzieś w przyszłości na pewno. Nie teraz jeszcze. Ale kurde, no chyba... I wiecie, chyba ten agregat musielibyśmy już zebrać. Chociaż też... No bo tego mięsa ile tak naprawdę znajdziemy. No ale w końcu w tej lodówce też będziemy mogli przechowywać na przykład nasze zbiory, nasze plony, nasze wszystkie rzeczy z ogródka.
żeby one nam się szybko nie psuły, więc to wszystko będzie można wrzucać do lodówki, ewentualnie też wrzucać do słoika i gdzieś to wykować jakoś. No, mamy teraz naprawdę dużo możliwości, żeby to jedzenie przechowywać. No, przede wszystkim nie możemy dać się teraz ugryźć żadnemu zombiakowi, ponieważ na ten moment jesteśmy no, w takim trudnym położeniu, ponieważ już raz nas ugryzł zombiak. Wszystko jest ok, ja już tu zdjąłem bandaż, no na tym polu nic się nie powinno już więcej wydarzyć. Bardzo wątpliwe, żeby się okazało, że jesteśmy zakażeni, bo już chyba minęły 2 dni prawie, albo nawet 2 dni. Więc te objawy by się dosyć chyba szybko pojawiły. Tak jest najczęściej. Także no tu już jest praktycznie nikła szansa, że coś nam będzie. Powoli robimy się senni, ale poczekamy, tak jak mówiłem, do północy. Zwiedzimy jeszcze ten budynek i chyba w nim się prześpimy. Bo tak mniej więcej czasowo wyjdzie. I tyle. Zajrzymy jeszcze przez okno. Dobra, czysto względnie. O, fajne w ogóle, fajne pomieszczenie. Taka biblioteczka tu jest. Okna chyba też można w ogóle wymontować. Jest też taka opcja. No bo właśnie tak teraz się tym w poprzednim odcinku zainteresowałem, bo właśnie też tak trochę sobie czytałem na Reddicie o zomboidzie. Wszedłem sobie na ten cały, na tego Reddita poświęconego zomboidowi. Wczytywałem się w różne rzeczy, może w jakieś tam mechaniki, których nie znam. I właśnie tak natknąłem się na to. I sobie przypomniałem, że jest tutaj właśnie ten panel w interfejsie do przenoszenia w tych mebli. Ja z tego nie korzystałem, bo zapomniałem o tym, a nie przyglądałem się tym ikonkom zbytnio przez długi czas. No tak, że jakoś tak w sumie przypadkiem to wyszło. Ten budynek jest praktycznie opustoszały, taki pustostan. Jakby ktoś tutaj, wiecie, apokalipsa przyszła, zabrał wszystko i uciekł, no nie? Cały swój dorobek. No to totalnie nic nie ma. Aż dziwne. Ale zombiaki tu były, bo... O, to jest chyba pierwsze... Nie wiem, czy mamy gotowanie ten trzeci. Ale generalnie gotowanie to przydałoby nam się przeczytać ten tą drugi. Szkoda, że w wannie nie można spać, bo generalnie... Czemu nie? Dobra, no prześpimy się. Będziemy do rana sobie na spokojnie. Coś ostatnio tak za długo ta postać nie śpi, ale może to i lepiej. Jedzenie mamy, powoli sobie zbieramy. Dobra, póki te kuchenki działają... O! I na przykład tak sobie teraz myślę, że gdzieś tam znajdziemy piec w jakimś miejscu i ten piec sobie zgarniemy do naszego domu i tym piecem będziemy sobie tak naprawdę ocieplać, bo no nie będzie za ciepło. Nie, jakie whisky tam. Łosoś mi się pomylił z whisky. Dobra, mamy te 2 łososie. Nie wiem, czy coś jeszcze. Te łososie chyba dosyć szybko się robią. Albo i nie. Bo na trójce na tym przyspieszeniu. Nie idzie to jakoś szybko. Dobra, no jak zgarniemy tak naprawdę tę drugą torbę i ją zapełnimy razem z tą naszą pierwszą, to wtedy będziemy wracać do domu. Jeszcze tak się zastanawiam, jak to czasowo ogarnąć. Gotowanie tą drugi. Weźmiemy to gotowanie tą drugi. Tutaj włożymy jakieś coś. A co jest? Jakoś dziwnie to zapełnione było. A zaczniemy sobie czytać ten. Dobra, mamy tu jeszcze jeden dom do zwiedzenia. No i zacząłem biegać i mi się już zombiak zainteresował.
Tu się dobija coś. Nie będziemy korzystać z tego popychania, bo to jest za ryzykowne. Tam ten jeden, dwa uderzenia to nie jest aż tak dla nas kłopotliwe. A, to z tej strony się dobija. Usuwanie odłamków szkła, widzę, robi hałas. Więc trzeba też z tym uważać. Okej. Klucz, ale nie wiadomo do czego. Zapalniczka to się przyda, mąkę też bierzemy, kiedyś tam będziemy chyba robić chleb. Chyba na pewno. Sos boloński. Dobra, te wszystkie rzeczy bierzemy. Tego nie zjemy, ale możemy zabrać. Chyba nie wyłączyłem piekarnika. Tak mi się coś teraz kojarzy. No najwyżej spłonie ten budynek. Trudno. Agregat prądotwórczy, to umiemy już z tego korzystać. Wow. No ładnie to by się zaczęło. Nas trochę zaskoczyły. Nie powiem. Tak bardzo wolno szedł, myślałem, że coś mnie znowu złapało. O, było blisko. To jest właśnie takie luźne chodzenie sobie, co tam, nic tu nie będzie, no nie? A tu surprise. Łom, któryś tam do czegoś się może przydawać. A, właśnie. No tak teraz mi się przypomniało, jak gadałem o tych oknach. Łomem możemy rozmontować... Dębowa lata? Okno. Możemy je wyjąć. O, podnieść. Widzicie? Możemy... Tu akurat on chce podnieść zasłony. Ale tu chodzi chyba o okno. Chromowane okno. Widzicie? Potrzebujemy narzędzie. Łom. Mamy łom, więc... Ale generalnie okna no nie będziemy brać, bo to nie jest nam specjalnie potrzebne. Jako takie tam oświetlenie mamy u siebie. A dlaczego okno by nam było potrzebne? Ano, jeśli przyjdzie zima... No to jeszcze sporo czasu. W każdym razie, jeżeli przyjdzie do nas zima i będziemy mieli rozbitą szybę w oknie u nas w domu, no to będzie tu wpadać do nas zimno. No i wtedy może być właśnie problem. No ale zbitych szyb nie mamy, no to nie musimy się tym na razie tak przejmować. Gdybyśmy tam kiedyś przypadkiem rozbili szybę, no to możemy sobie wymontować z jakiegoś tam budynku i zamontować. Dobra, nie walczymy, nie potrzebujemy, nie ma takiej potrzeby, więc... No na pewno musimy wziąć śrubokręt. Nie wiem, czy ma... O, zgasł nam. Jakąś lampę musimy wymontować. Nie wiem, co tu jest, ale skręcimy. Farma tu chyba była. Ale spłonęła. Dobra, wątpliwe, że coś na tej farmie znajdziemy. A widzę, że po tych drogach takich polnych, to ten samochód wolniej jedzie niż po asfalcie, więc to też jest fajna, taka zauważalna, nie wiem, może nie zmiana, co tak nie... Może w tej szopie coś znajdziemy, jakąś siekierę czy coś. Dobra, nie gasimy go. Zamknięte.
Na szybko tu wskoczymy. Młotek, to mamy młotek. Opona, pułapka na ryby, to sobie możemy wziąć. Węgiel drzewny, no nie bierzemy. Klucz mechanika ostatecznie możemy brać, jak już mamy tam kiedyś się bawić z tym samochodem. Jak najbardziej. Klej do drewna, butla z gazem. To na razie nas tak nie interesuje jeszcze. Worek. Za dużo nie waży, można wziąć. Nie wiem, czy tam to czegoś kiedykolwiek to wykorzystamy, ale... Dobra, jedziemy dalej. Mam nadzieję, że ja nagrywam ten odcinek. Nagrywam, dobra. Już się zacząłem zastanawiać, bo tak gadam i... Dobra, trzeba znaleźć drogę wyjazdową stąd, bo... Czy tu tylko jedna jest droga? Ten samochód nam kiedyś się rozpadnie w połowie drogi. Ja to przeczuwam. Ale póki działa, póki chodzi, to ten silnik, to nie ma problemu. 36% stan silnika. Mogło być gorzej. Zastanawiam się, na jakim poziomie. O, tu chyba są biegi. Zdecydowanie. Na trójce jedziemy, tak? N to jest luz? No to by wychodziło, ale... Sporo zombiaków w ogóle tutaj chodzi. Jakoś tam się trąbiło, tylko teraz nie wiem, którym. Kapslokiem? Nie. Nie wiem teraz. Może lepiej nie będziemy tu trąbić, bo zwołamy jeszcze jakieś hordy zombie. Jeździmy po jakichś polach w ogóle. Co tu się dzieje? Dobra. Tu już widzę fajny budynek, w którym sobie możemy coś znaleźć. Cyk. I wysiadamy. Młotek mamy, broń jest, zaczęło padać. Robi się klimatycznie. No, takie łóżko sobie weźmiemy kiedyś. To przy następnym wypadzie na spokojnie trzeba ten jeszcze agregat ogarnąć. Póki co mamy lodówkę, więc spoko. Gdzieś tam powoli sobie... Raczej następny wypad wydaje mi się, że poświęcimy na zwożenie mebli. To nie będzie takie głupie. Dobra, musimy znaleźć tą torbę, bo już nam tutaj ekwipunek się zapełnia. A torby raczej, no mała chyba szansa, w ogóle nie wiem, czy jest jakakolwiek szansa na znalezienie torby w łazience. Nie kojarzę. To bardziej w sypialni. Dobra, to druga chyba też będzie łazienka, albo jakiś taki schowek, no schowek. Taśmę naprawczą możemy wziąć, no i mamy 26 już zapełnione. Nie weźmiemy za bardzo nic więcej, chyba że jeszcze tutaj, no ale tutaj też mamy tak już obładowane. Mamy tego łososia, możemy go zjeść. Jest jeszcze drugi budynek. Ale tam jakiś zombie idzie do niego. Jedno jest w środku. No dobra, tego jednego zombiaka się tu możemy pozbyć, bo to nie jest aż takie duże zagrożenie. No już nie lubię tych czołgających się i skaczących, to jest dosyć irytujące. Ach, dużo się tu ich robi. Pięć, tak? Dobra, nie, zrobimy inaczej. Weźmiemy je i odciągniemy. Może w ten sposób. Przecioramy je przez ten budynek. Chociaż kurde, nie. O, tam jedzenie trzymam. Które chciałbym podnieść. Dobra, pójdziemy naokoło. Tu byłem? Płyta CD? Tak, chyba tak. Dobra, no i w tym sposobem właśnie, no nie musimy walczyć teraz z tą taką mniejszą grupą zombiaków, tylko możemy je tak w ten sposób odciągnąć. Nie narażamy się tak praktycznie na nic. Wiadomo, no, jeżeli odciągamy, no to musimy je odciągnąć w takie rejony, które rzeczywiście już znamy. Żeby też nie było przepału, że my idziemy też w jakieś tam nieznane.
Boję się, że tu alarm się włączy, ale dobra, ryzykujemy. Otwierane drzwi praktycznie wszędzie. Na spokojnie. Oho. Był tutaj jakiś. Nawet chyba nie jeden. Dwa. Z dwoma byśmy dali radę, tylko ja muszę pozamykać tutaj to wszystko, żeby się nie okazało, że one się jeszcze tam gdzieś tam chowają i coś nas zajdzie od tyłu. Więc nie, tu nie ma dwóch pięter, jest dwa zombiaki, tak? Może damy radę. Jeden padł na strzała, drugi dosyć też szybko. Co my mamy w tej sypialni? No nie możemy znaleźć tej torby. Coś jest... Coś mamy pecha. Witaminy. A moim zdaniem, jeżeli postać zabija już tam... tej zombie, przypuśćmy, kurde, już sporo ich zabiliśmy. No to przypowiedzmy tam... Im więcej zabijamy zombie, tym ta postać powinna się ich mniej bać, no nie? Śrubokręt, no to chyba weźmiemy, ponieważ będziemy potrzebowali go do... Kawa. Płatki śniadaniowe, dobra, weźmiemy te płatki. I zjemy winogrona. Pizza świeża zamrożona. A zjemy. Trochę twarda, ale... Ale pizzę, no przecież... Pizzę to trzeba zjeść. Przecież się nie będzie marnować, jeśli tam się zepsuje albo coś. Tam jeszcze możemy znaleźć ewentualnie ten... tę torbę. No chciałbym ją znaleźć, żeby już później... Żeby tutaj teraz jak najwięcej tego zebrać i później jak będziemy wracać znowu, to... Skoro mamy taką szansę... No tak naprawdę moglibyśmy się zabrać jeszcze na trzy... Kurde. Na trzy torby, no ale to musielibyśmy znaleźć jeszcze. Ja gdzieś te plecaki widziałem, ale... Ale teraz gdzie? O, klej do drewna, no to... No to jest super sprawa, bo dzięki temu możemy naprawiać nasze rzeczy. Nasz oręż i inne narzędzia. Dobra, zobaczymy jeszcze na górze. W ogóle mam taką jakąś fazę teraz, jak odkryłem z tym meblowaniem. To mam teraz taką ochotę, bo ja lubię generalnie bawić się w takie rzeczy. Kiedyś jak grałem... O, mamy plecak, no dobra, nie mieliście jakoś specjalnie dużo ten plecak, bo tylko 19. Nasza torba obecna mieści 26, no ale... No lepszy taki plecak niż nic. Dobra, to możemy do tego plecaka teraz powrzucać część tych rzeczy. Cyk, to można też, to też. Dezyfekacja, zbieractwo, śrubokręt. Dobra. Musimy znaleźć też jakiś samochód i wymontować tę lampę. Nalejemy sobie wody. Dobra, ale jeszcze szukamy tej torby. Bo może jakimś cudem znajdziemy lepszą. Poduszki... No nie, no już materaca nie będziemy robić, bo tak naprawdę będziemy zbierać... zbierać... jakieś łóżko, także to tylko łóżko sobie takie weźmiemy jedno... Takie jedno, dla jednej osoby, nie będziemy już kombinować, bo też nie mamy aż tyle miejsca w naszym domu, żeby się bawić w jakieś większe łóżka dla dwóch osób. To nam w zupełności wystarczy do naszych potrzeb. Tam kiedyś może jakąś kanapę weźmiemy, coś tego, tak sobie, wiecie, urządzimy fajniej. No na pewno weźmiemy sobie kiedyś kuchenkę do gotowania. Chociaż nie wiem, czy... No tak, w przypadku kuchenki, no to też musimy mieć ten agregat, no bo to będzie problematyczne. Z paliwem też nie powinno być problemu, ponieważ... jakieś tam paliwo sobie zorganizujemy.
Tak teraz myślę, czy ja wszystko zebrałem. Doświadczenie nam powoli tutaj rośnie. No mamy jeszcze do rozwoju 4 rzeczy. 4 skille. Masło orzechowe, gotowy obiad. Dawno mikrofalówki nie widziałem, albo tak nie zwracam na to uwagi specjalnie, więc może to być też kwestia tego, ale... Jeżeli znajdziemy mikrofalówkę, to ja sobie taki gotowy obiad ogarnę. Nabiegałem tutaj i te ząbiaki chyba się tym zainteresowały. No na pewno, bo one staną dokładnie w tym miejscu, w którym biegłem. Pozbędziemy się już na pewno ich, bo to... Zastanawiam się, czy można przesadzić na przykład drzewo. No to akurat jest. To chyba byłoby ciężko do zrealizowania w przypadku większych drzew, ale w przypadku takiego mniejszego. Chociaż też takie małe to raczej nie jest. No bo takie jednak drzewo ma solidny system korzeniowy, także. No byłoby to pewnie możliwe, ale ciężko do zrealizowania. Ten miód się okazuje taki nie do końca, nie wiem, pożywny czy coś. Chciałbym kiedyś zrobić chleb. Nie wiem, czy nam to wyjdzie, ponieważ do tego trzeba tam jakichś odpowiednich rzeczy. Nie wiem jeszcze dokładnie jakich. Drugi plecak. Dobra, skoro mamy ten drugi plecak, no to weźmiemy. Ale... Naboje. Ale szukamy również innych rzeczy. Jak na przykład torby podróżnej. Albo turystycznej. Bo one mają więcej pojemności. Dobra. To chyba już wszystko. Nie wydaje mi się, żebyśmy coś jeszcze tu znaleźli. Tu byliśmy, dobra. Jeszcze ta lodówka, ale w tej lodówce nic nie ma. Tu jeszcze jest cmentarz, czyli tu pewnie jeszcze będzie kościół. No jest kościół. Jakaś szopa. W szopie często możemy znaleźć gwoździe, więc... Samochody. Wow. Dobra, na spokojnie, Kerlik. A co ty tak? Się uparła na tą szybę? Dobra, nic nie ma. Nóż myśliwski można wziąć, kanister pusty, też on niewiele zajmuje, też można by ogarnąć. I na młotek worek niewiele zajmuje. Drut kolczasty i taśma. Fuck! No i niechcący przeskoczyłem. No właśnie, o tym mówiłem. Zadrapanie, no ale dobra, to tam zdezynfekujemy. I sobie... Na spokojnie, zabandażujemy plastrem. Dobra. Ten śrubokręt byśmy ogarnęli. Która to była lampa? Lewa chyba, tak? Teraz nie pamiętam. Ale prawą też wymontujemy, bo zobaczymy. Sukces, dobra. Teraz nie pamiętam, która to była. Ta mechanika samochodowa nam rośnie w ogóle, bo to... Naprawa samochodów. No, niewiele, musielibyśmy przeczytać znowu książkę, żeby... Dobra, biegamy, czyli gdzieś tam pewnie ściągamy zombiaki z okolicy.
Już od razu w tym odcinku sobie zamontujemy tę lampę i skończymy. O, no właśnie. Wszystkie zombiaki z okolicy już biegną w naszą stronę. Może zabijemy tego. Aha, to śrubokrętem ją zabiliśmy, okej. Okay. Aha, to była jednak przednia prawa. Dobra, zamontujemy sobie żarówkę. Sukces. No mieliśmy jeszcze wejść tutaj, żeby zgarnąć te rzeczy. Już sobie to zrobię, żeby pamiętać. Raczej, żeby pamiętać, skoro pamiętam. Tu jakieś tam też inne rzeczy były. Więc sobie to ogarniemy. Aha, dobra, tu już nie mamy miejsca na kawę. Masło orzechowe weźmiemy, cukierek też. Słoik jak najbardziej. Minutnik. No nie, już minutnik to mi się chyba nie przyda. Niechcący szturchnąłem mikrofon, może mogło coś tam się zadziać niechcący. W lodówce nic tam chyba nie było. Dobra, w tym miejscu sobie skończymy. Wsiądę do samochodu tylko i będziemy wracać w następnym odcinku. Rozładujemy się. Co jest? I co? I do usłyszenia przy następnym okazji. Mówi do was Kerlik. Na razie. Cześć.